Bar Sosnowskiego przywędrował do nas z rejonu Kaukazu w latach 50. ubiegłego wieku. Pierwotnie miał służyć jako roślina do produkcji paszy dla bydła, jednak była to roślina zbyt problematyczna w uprawie i zbiorze, dlatego zaprzestano jej produkcji, a samo bydło kontakt z tą rośliną przypłacało poparzonymi wymionami i potem było przeznaczane do uboju. Obecnie roślina jest zakazana, hodowla rośliny jest zakazana w Polsce bez specjalistycznego zezwolenia. Te powodują również oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Objawy takie jak zaczerwienienie się skóry czy zaciemnienie, a po tygodniu skóra ciemnieje i taki stan może utrzymać się nawet przez kilka miesięcy. Poparzenie skóry jest szczególnie wrażliwe w rejonie kilku lat po kontakcie z rośliną. Więc oddaję głos Tomaszowi. Jest, nie pamiętam, chyba trzeci raz walczył z Basiem Czosnowskiego. Od małego mama mnie uczyła, żebym po prostu nie dotykał tej rośliny, że powoduje ciężkie oparzenia. Po prostu nie dotykał, że występuje u nas na Dąbinie, występuje na Mątwach. Znalazłem go również w gminie Inowrocław, w miejscowości Siemiona, gdzie mieszkańcy mają bardzo właściwy kontakt. Go przed domem, nie chwalić się sąsiadami w ogóle przed nim. Kontakt z nim jest bardzo niebezpieczny, powoduje ciężkie choroby, które się latami leci, a nawet się nie potrafią zagoić. Również ostrzegam, że w Polsce występuje jego kuzyn, walczy Mante Gazyjski, zwany również Mante Gazego. Ma podobne właściwości, jest tak samo szkodliwy, tylko został sprowadzony w celach do ogrodów, do hodowli.